kolejnym dniu bułgarskiej eskapady postanowiliśmy wyjechać za Warnę i odwiedzić miejsce poza zatoką, tak by zobaczyć otwarte morze. Padło na dziką plażę, która zwie się Gałata i sławne jest z tego, że bardzo często są tam bardzo wielkie, fantastyczne fale. Niestety fal nie było, ale też było bardzo fajnie, co za chwileczkę sobie zobaczycie. No i w końcu idziemy dalej. Już blisko. Właśnie schodzimy na plażę Gałata. Gdzieś blisko Warny na otwarte morze ponoć. Klimaty trochę jak w Ameryce Południowej. Po prawej widzimy opuszczony ośrodek wypoczynkowy. Ładne, fajne domki, ale wszystkie zarośnięte. Tak jakby tutaj nikogo nie było przez 20 lat. No i jakieś bliżej nierozpoznane zwierzaki piłują się. To tu taki klimat, jakby tu jakaś rzeka płynęła okresowa. Zapach morza. I powoli kończy się zejście w stylu Indiana Jones. I już widzimy Moreto. Chodzimy pod gniazdem jakichś zwierzaków. Niestety dzisiaj nie ma dużych fal. Teraz zeszliśmy nad jakąś dziką plażę. Widoki zapierają dech w piersiach. Widzisz to? Bardzo ciekawy sposób zajścia na linię. Łap sobie. Chory, bo tam szklane rzeczy są. No i nie. Ja zejdę. Klepeczka szklą. Ja klepeczkę zejdę. Jakie wrażenia? Fajna praca. Mało ludzi.
3 godzinkach upojnego plażowania, kąpieli słonecznych i morskich postanowiliśmy wracać do Warny, by zjeść coś pysznego, najlepiej lokalnego. Jednakże nasze plany po drodze zostały troszeczkę zmodyfikowane, bo zostaliśmy wciągnięci i przyciągnięci przez tajemniczy, opuszczony ośrodek w środku bułgarskiej dżungli. Właśnie jesteśmy w nadmorskim ośrodku wypoczynkowym, który umarł ładnych paręnaście lat temu. Ale piękne miejsce, piękne domki, ale chyba nikt nie chce tego ogarnąć. A tu właśnie lodzia idzie. Musiała być jakaś dobra impreza ognia. Tutaj pewnie było centralne biuro. Tam masz w tym dachu głośniki. Ale nie zamknąłeś drzwi za sobą? W dachu drzwi są. Ja tamten podeszłam do tego domku. Wiecie, przy starzeniu tam będzie jakieś idealnie zachowane. Normalnie jeszcze pościel położono. Naprawdę? No zobacz. Bo to jest zamknięty na klucz. Nikt tam nie wszedł, odkąd to opuścili 20 lat temu. O Boże. Co tu się stało? Może to jakieś nawiedzone miejsce? Nie, to wygląda tak jak taki ośrodek, takie wakacje pod gruszą. Może po prostu przestały być modne i ten, i tyle. Słaba miejscowa tu jest. Fajna właśnie, nad samym morzem. Ty, no mega fajnie, przyjeżdżałbyś sobie tutaj, jakbyś miał... Zejście słabe. Może nie było zejścia jeszcze. 20 lat temu podejrzewam, że to zejście było spoko. Idziemy? Tam nic nie ma szczególnego. Zobacz, tu głośniki są.